pierwszym wieku przed Chrystusem istniały dwie bardzo sławne szkoły żydowskie. Jedna szkoła, zwana szkołą Szammaja, bardzo ortodoksyjna i surowa, a także szkoła bardziej przeciwstawna tej pierwszej, szkoła Hillela. Kiedyś pewien poganin przyszedł do Szammaja i poprosił go, aby nauczył go całego prawa, całego zakonu mojżeszowego w przeciągu wtedy, kiedy on będzie stał na jednej nodze. Szammaj zareagował bardzo emocjonalnie i wyrzucił tego poganina, mówiąc, że się nie da. Tenże sam poganin poszedł do Hillela, zapytał się o to samo albo poprosił o to samo, by ten nauczył go całego zakonu wtedy, kiedy on będzie stał na jednej nodze. Hillel wtedy mu odpowiedział: bracie, nie czyń drugiemu żadnej szkody, co tobie niemiłe, a reszta to tylko komentarz. Jakie potoczyły się losy tego poganina, nikt nie wie, ale rzeczywiście w tym przykazaniu tkwi miłość. W najbliższą niedzielę będziemy czytać bardzo trudny tekst o 10 przykazaniach. Jak ten kodeks prawny wpływa na nasze życie chrześcijańskie? Ja osobiście nie wierzę w to, żeby ktokolwiek chociażby same 10 przykazań spełnił. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan Twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana Twojego Boga. Nie jest łatwo zachowywać te przykazania. Takie właśnie wskazówki również i znajdujemy w Nowym Testamencie. W przeciwieństwie do tego sam apostoł Jan, mówi ewangelista Jan w swoim pierwszym liście: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeżeli Jego przykazania nie są uciążliwe, jest w nas miłość, to dlaczego w świecie chrześcijańskim jest tak wiele poróżnień? Dlaczego w świecie chrześcijańskim jest tak wiele łamania tego prawa, tych przykazań? Może nie mamy tej miłości Chrystusowej? Dlatego też, drodzy, myślę, że ważnym jest to, by posłuchać tego, co powiedział sam ten Hillel. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Reszta to tylko komentarz. Miłość znajdziemy w Chrystusie. Pozostańcie z Bogiem.